Witaj, to będzie bardzo dobry dzień. W 3 minutach uskrzydlania wita Cię Alina Kaźmierczak. Dziś o spokoju, o świętym spokoju, o wewnętrznym spokoju, o stoickim spokoju. Ponieważ już w starożytności Zenon Skition, który stworzył podstawy stoicyzmu, wiedział, że najważniejszy jest spokój wewnętrzny. I Zenon Skition uważał, że najważniejsza w życiu jest cnota. Cnota na zasadzie takiej trwałości uczuć, przekonań i tego, co mamy w sobie. Ale drugą najważniejszą rzeczą jest to, żebyśmy nie podlegali emocjom. Czyli, że jeżeli się cieszymy, żeby to nie była euforia taka, że nad nią nie panujemy. I że jeżeli się smucimy, no to nie popadamy w czarną rozpacz. Czyli najważniejsze jest znalezienie w życiu złotego środka. Czyli żeby te emocje nie targały nami, nie brały góry, tylko żebyśmy znaleźli złoty środek i żebyśmy starali się znaleźć spokój wewnętrzny. Myślę, że w kontekście tego, co ostatnio się dzieje w naszym kraju i w świecie, to jest bardzo ważne, żeby nie podlegać panice, nie podlegać temu wszystkiemu, co dzieje się w mediach, co dzieje się wokół, żeby znaleźć spokój wewnętrzny, żeby nie słuchać tego wszystkiego, co tworzy panikę, bo panika jest wszechogarniająca. Wszyscy słyszymy, że wow, teraz będzie koniec świata, bo wirus nas zaatakował. A jeżeli zejdziemy na poziom spokoju, na poziom racjonalności i nie popadniemy w zbytnią panikę, która jest wszędzie, to możemy osiągnąć spokój wewnętrzny. Oczywiście z drugiej strony nie popadając w taką sferę taką, że ignorujemy. Oczywiście dbamy o siebie, dbamy o higienę, dbamy o swoją odporność, ale jeżeli pójdziemy na spacer i tam nie będziemy szli w tłumie, to naprawdę nic nam nie zagraża. Więc szukaj, ja chcę znaleźć spokój wewnętrzny, złoty środek i ty też go szukaj. Szukaj złotego środka, nie popadaj w panikę i bądź jak mędrzec stoicki, który ma własne przekonania, który bada, który myśli logicznie i który nie podlega emocjom, które są wokół nas. Zatem życzę Tobie znalezienia złotego środka. W tym zwariowanym obecnie świecie, tej nagonce medialnej, w tym wszystkim, co się wokół nas dzieje, złoty środek. Nie popadaj w emocje skrajne. Znajdź swoją drogę myślenia i znajdź swój spokój. Tego Ci życzę.